poprzednim odcinku. Zabić zmartwychwstał. Nie oszczędzać cywilizacji. Kapitanie, atakują miasto! Kalos ma zniknąć z powierzchni ziemi. Czemu nam nie powiedzieliście, że Neon potrafi się teleportować? Myślisz, że gdybyśmy wiedzieli, to nie powiedzielibyśmy wam? Bardziej chciałbym wiedzieć, dlaczego wy znowu żyjecie. Uciekajcie stąd. Nie ma mowy, nie zostawimy was. No, już! Cholerny deszcz. Że też Darakos nie mógł nas ostrzec jakoś przed tym atakiem. To by była z jego strony głupota. Bardziej mnie martwi, czy kapitan i Kord żyją. No, szkoda, że nie mogliśmy Darakosa jakoś zejść od tyłu i wbić mu kulkę w plecy. Ty teraz tylko o tym. Co się stało, to się nie odstanie. Nie mieliśmy szans w tym starciu. Przeciwnie, mieliśmy. Wystarczyło... Dosyć! To ciągłe twoje gadanie o zabiciu tych wszystkich blaszaków mnie wkurza. Wybacz, Bill. Poniosło mnie. Ciebie cały czas ponosi, jak kogoś znienawidzisz. Dziwisz się? Nie. Masz to od kiedy pamiętam. A, wiem. Odpocznijmy chwilę. Tak długo szliśmy, że nie dam rady. No dobra. Za godzinę zapadnie zmrok, więc chyba się tu prześpimy. Dobra. Postoję na straży. A nie jesteś zmęczony? Na pewno nie tyle, co ty. Spoko. Zabrałeś coś ze sobą? Ta, dwie MP5, po 6 magazynków i nasze rzeczy z 1712. Matko, na pewno nie jesteś zmęczony? Nie. Masz zdrowie, człowieku. Proszę, twoje MP5 i magazynki. Dobranoc. Dobranoc. Chcesz mi powiedzieć, że ich tam nie było? Nie, panie. Widziałem ich, jak wstawali po wybuchu. Potem dostałem, a jak się obudziłem, już ich nie było. Stończony idioto! Wybacz mi, pa... Czy zdajesz sobie sprawę, że ci zmartwychwstali mogą być dla nas dużym zagrożeniem?
zatem osobiście ich znajdę i wypatroszę. I obyś dotrzymał z tego słowa, bo inaczej to ja ciebie wypatroszę. Rozumiem, panie. W takim razie idź, a nie się gapisz. Już! Bill, obudź się. Co? O, wybacz, znowu miałem sen. Jaki sen? Widziałem, jak Neon ochrzania Darakosa za... Bill, ty nadal masz kamień umarłych? Poczekaj. Tak, mam go. Znowu to samo. John, przynajmniej będziemy teraz wiedzieli, jakie plany ma Neon. Opowiesz mi o tym śnie po drodze. Musimy ruszać. Dobra. Ale mi się pić chce. Nalać ci tej z jeziora? Nie, ta woda jest toksyczna. Ach, cholera. Jakoś wytrzymam. Nie wiesz, co mówisz. Nie mamy żadnej czystej wody. Cholera. John, nie mogę iść dalej. Też już ledwo idę i gardło mam suche jak nie wiem co. To już... Słyszycie mnie? Hej, słyszycie mnie? Co? Tak. A gdzie my jesteśmy? W mojej chałupie. Gdzie? Kim jesteś? Nazywam się Ronald McCrack. Znalazłem was tu w okolicy. Wielkie dzięki, Ron. Może chcecie się czegoś napić? Tak, z wielką chęcią. Proszę. O, dziękujemy. Myślałem, że już po nas. Też tak myślałem, jak was znalazłem. Ledwo żyliście. Gdzie są nasze rzeczy? Musiałem je zostawić, inaczej bym was nie dodźwignął. To daleko stąd? Nie, 10 minut drogi. To chodźmy. Hej, wstrzymaj się trochę. Czemu niby? Kosmony rzadko co tędy chodzą. Kosmony? Tak nazywam tych sukinkotów. Czyli kiedy pójdziemy po te rzeczy? Jak odpoczniecie na górze, mam 2 wolne pokoje. O, super, czyli nie mieszkasz tu sam? Nie mieszkałem. A co się stało? Nie teraz, chodźcie, zaprowadzę was do pokoi. Dobra. Rozgośćcie się. Jesteśmy ci wdzięczni. Nic wielkiego. Dobranoc. Dobranoc. W końcu się wyspałem. No kurde, tamten śpi jak zabity, a tego gdzieś wcięło.
Hej, Ron. O, cześć, John. Co tak wcześnie wstałeś? A która jest? 7:30. Jezu, to ja się nie dziwię, że Bill śpi jak zabity. Od kiedy jestem tu sam, nigdy nie śpię więcej niż 7 godzin. Słuchaj, Ron, mam dla ciebie parę pytań. No to wal. Jak znam życie, wiesz, kto to Neon? Tak, próbowałem kiedyś zastrzelić tego sukienkota. My nawet 2 razy, tyle że za pierwszym razem chyba nas zabił. Nazywał was zmartwychwstałymi, prawda? Skąd wiesz? Przepowiednia. Co? Istnieje przepowiednia. Że niby o nas? 347 lat w niebiosach zaspokoi wieczny sen, zawyje stali brud, powstanie złoty gród i ci, co na nasz świat napadli, zginą. Gdy zmartwychwstali się obudzą. Za mało rymów. John! Czy ty nie rozumiesz, że to prawdopodobnie wam jest przypisane zabicie Neona? Właśnie się domyślam. Hej, usłyszałem jak rozmawiacie. Cześć, Bill. Wybacz, że nie daliśmy ci pospać. Nic się nie stało. Dobra, skoro już nie śpimy, to chodźmy po wasze rzeczy. Dobry pomysł. To naszykujcie się. Dobra, chodź, John.